Szkolny chór soliści oraz mistrzowski kwartet uczennic gimnazjum w Lisiej Górze wystąpił wczoraj podczas wyjątkowego koncertu kolęd i pastorałek. Publiczność mogła posłuchać ciekawych aranżacji znanych utworów świątecznych, które tworzyły niezwykły klimat. Kolejny już rok roczny, trzeci takie spotkanie mieszkańców z kolędą w Lisiej Górze, w zespole szkół Hala Sportowa Pęka w Szwach. W tym roku oprócz samych kolęd przygotowanych występów przez uczniów zespołu gimnazjum i szkoły podstawowej w Lisiej Górze, no myślę, że nie lada niespodzianka i gratka dla nas wszystkich mieszkańców, mianowicie występ jasełkowy, gdzie głównymi aktorami będą nauczyciele tutejszej szkoły, więc myślę, że to będzie taki też moment, gdzie role się odwrócą i dzisiaj recenzentami oceniającymi, oglądającymi będą uczniowie, będą rodzice, a no myślę, że nauczyciele pewnie już teraz, tuż przed występem, z lekką tremą przygotowują się i jakieś ostatnie poprawki pewnie strojów następują i zaraz wychodzą przedstawiać jasełka. Także bardzo ciekawa inicjatywa. Tak jak powiedziałem, rok rocznie spotykamy się początkiem stycznia na takim koncercie kolęd. W tym roku uzupełniony jest o występ jasełkowy. Jeżeli się występuje pomiędzy jakby osobami, które jakby na co dzień są po drugiej stronie, to gdzieś na pewno ta adrenalina jest podwyższona, ten stopień jakby zdenerwowania, tremy na pewno występuje i to dla nauczycieli niecodzienna rola i pewnie dla uczniów również, także no pewnie bardzo ciekawe widowisko przed nami. Na zakończenie koncertu nauczyciele i pracownicy zespołu szkół w Lisiej Górze wcielili się w biblijne postaci i odegrali tradycyjne jasełka. To dziś jak nadzieja, to ją znała. Pała na wysokości, dziecięcy słychać śpiew, niebiański pokój.